Światowy serwis Taste Atlas stworzył ranking 10 najlepszych deserów, które są stworzone z sera. I tak oto na pierwszym miejscu znajduje się oldschoolowy polski sernik. Tylko pamiętajcie, bez żadnych rodzynek. Poza tym na owej liście znajdują się jeszcze przysmaki z innych krajów, jak chociażby na drugim miejscu rasmalai z Indii. Szczerze, jest to przysmak, o którym pierwsze w życiu słyszę. Mamy tutaj również z Grecji, sernik chociażby z Nowego Jorku, z Japonii czy z kraju Basków. No ale to ten polski jest najlepszym. Natomiast jeżeli chodzi o listę top 10 najlepszych dań, które pochodzą z Polski, to na 10 miejscu jest najlepszy polski fast food, czyli zapiekanka. Mogę się z tym zgodzić. 9 miejsce, zupa borowikowa. Myślę, że tak niecodziennie. 8 miejsce, bunt z Podhala. To jest rzecz, o której w ogóle pierwsze słyszę, więc trochę mi głupio, skoro to jest tak dobre, a nigdy nie próbowałem. 7 miejsce, żurek, jak najbardziej spoko. 6, redykołka, również jakieś nieznane dla mnie danie. Gołka, no to spoko, kojarzę. No ale teraz, moi drodzy, top 4, kołduny, no i lecimy na top 3, bo to miejsce otwierają pierogi ruskie, więc całkiem spoko. Idzie się domyśleć, że jest to jedno z najbardziej lubianych dań, jeżeli chodzi o Polskę, i na pewno najbardziej próbowanych przez cudzoziemców. Drugie miejsce to właśnie sernik. No i szczerze, pokazuję wam ten ranking, bo pierwsze miejsce mną wstrząsnęło. Myślałem, może jakiś kotlet schabowy, nie wiem, coś takiego. Powiem wam tak szczerze, że dla mnie pączki to trochę enigmatyczne danie, bo kojarzy mi się tylko z tłustym czwartkiem. Jakby, gdy byłem dzieciakiem, to się pączka czasem brało, no ale teraz w dorosłym życiu już raczej rzadko kiedy sięgam akurat po ten słodycz, no ale spoko, domniemam, że to może być lubiane, chociaż wydaje mi się, że mamy lepsze desery. Tak swoją drogą ONZ stworzył listę krajów najmniej rozwiniętych na całym świecie. Oczywiście tutaj dominują praktycznie same państwa w Afryce. Nie jest tak, że każdy kontynent ma jednego przedstawiciela, bo chociażby Ameryka Południowa czy Europa przedstawicieli swoich nie ma. Tutaj zdecydowanie jest najwięcej krajów tych najlepiej rozwiniętych. Bo jak możemy zwrócić uwagę jeszcze na Afrykę, tutaj dosłownie jest kilka krajów, które się nie łapią, jak Egipt, Algieria, Maroko, RPA czy Nigeria. A jeżeli chodzi o te, które się łapią, no to oczywiście te najbiedniejsze, jak Sudan, Sudan Południowy, Wyspy Świętego Tomasza, Angola chociażby. No ale z takich krajów, które tutaj warto zauważyć, mamy Haiti w Ameryce Północnej, myślę, że nie ma się co dziwić, Afganistan, Nepal, Myanmar, Bangladesz, ale i tutaj może być już zaskoczeniem, bo pojawia się kraj taki jak Laos, a na przykład nie ma Papui Nowej Gwinei, która moim zdaniem właśnie w takim rankingu to powinna się w 100% znajdować. Ciekawi mnie, co zostało brane tak do końca pod uwagę, jeżeli chodzi o ONZ, bo dajcie spokój, jeżeli jest tutaj Kambodża i Laos, a nie ma Papui Nowej Gwinei, to ja nie wiem, jak w 100% można brać na poważnie takie zestawienie ONZ-u. Michał Świetliński, czyli twórca wszystkich map z regionalizmami, jakie ja kojarzę, tych najpopularniejszych, zrobił ostatnią mapę, która znowu mną wstrząsnęła. Pewnie zrobię z tego shortsa i TikToka i znowu zrobię jakieś niebotyczne liczby, bo ludzie lubią się właśnie angażować w takie sprawy, a mnie to zawsze zaskakuje tak, że nie mogę się pozbierać. Słowo dostawać jako regionalizm słowa dosięgnąć. Dacie wiarę, że nie mówi się tak w całej Polsce i ja byłem wręcz przekonany, że tak. Oczywiście pochodzę z regionu, który jest zaznaczony na kolor czerwony, czyli tam, gdzie występowanie tego regionalizmu jest jak największe. No i słowo dostawać było u mnie powszechne, bo na przykład dostaniesz do tej półki, no to jest to oczywiste, czy dosięgniesz do tej półki. Żeby, nie wiem, babci coś zdjąć z niej, bo jak wiadomo, babcie raczej wysokie nie są, więc miały z tym problem. Nie wiem, dajcie znać, czy u was się tak mówi, bo powiem wam tak szczerze, że mną to po prostu wstrząsnęło, że nie mówi się tak w całej Polsce. Jeżeli chodzi o regionalizmy, które są w stanie podzielić absolutnie każdego Polaka, tutaj mamy idealnie to ukazane. Wykładamy czy zakładamy za kogoś? Co robimy płacąc za kogoś, gdy wiemy, że odda nam pieniądze? No i na przykład w województwie wielkopolskim, ale i przede wszystkim w całej zachodniej Polsce zdecydowanie częściej usłyszymy, że wykładamy za kogoś pieniądze. Natomiast w województwie lubulskim, mazowieckim, no i praktycznie w całej wschodniej, ale tutaj jeszcze część tej zachodniej Polski przy granicy z Niemcami szczególnie również używa regionalizmu zakładamy za kogoś pieniądze. No i przyznam wam tak szczerze, że tutaj akurat ja nie będę się kłócił, bo zwroty są dla mnie zwyczajnie obce, raczej nikt ode mnie nie pożycza pieniędzy, to może w sumie i lepiej.
Także ja nie zakładam za nikogo pieniędzy, także całkiem spoko. Ale dajcie znać, jak u was się mówi, bo to jest też interesujące. Obywateli jakich państw żyje najwięcej w Niemczech oraz jeszcze tutaj mamy drugą mapę, czyli takie, które są drugie co do wielkości. No jeżeli chodzi o te najludniejsze, no to te przede wszystkim Ukraińcy, bo jak możecie zwrócić uwagę, w większości Niemiec właśnie to dominuje oraz Turcy. To również myślę, że nie jest nic odkrywczego. Bodajże w Saarlandzie mamy Syryjczyków, no i jeszcze w Bawarii Rumunii. I tak szczerze, Rumunii w Bawarii to akurat mnie mega zaskoczyło. Nie sądziłem, że jest ich tam aż tak dużo. Natomiast drugie co do wielkości, to tutaj już mamy także Polskę. No i zwróćcie uwagę, jak w wielu właśnie regionach, czy też landach właściwie w Niemczech dominują Polacy. Mamy tutaj chociażby Pomorze Przednie, czyli Mecklenburgię bodajże, mamy Berlin, mamy tutaj Brandenburgię, Westfalię, no ale oprócz nas jeszcze tutaj Ukraińcy czasem, bodajże tylko w jednym landzie, Syryjczycy, Turcy, no i Rumuni się pojawiają, no ale tutaj jeszcze taka ciekawostka, że w Saarlandzie są to Włosi, także myślę, że to mogło nie być aż tak oczywiste. Kraje, w których było najwięcej uchodźców w 2023 roku, no i tutaj Niemcy również muszą się znaleźć i to aż na trzecim miejscu, więc jest to wynik naprawdę bardzo duży. 2,5 miliona, to jest już bardzo duża ludność, jeżeli chodzi o ten kraj. Iran 3,5 miliona, jest to rekordzista, na drugim miejscu Turcja i to nieznacznie mniej, bo około 3,4 miliona, Pakistan 2 miliony, Uganda 1,5 miliona, Rosja ponad milion. No i moi drodzy, Polska się tutaj też znajduje. My Polacy mamy prawie milion, chociaż stawiam, że w roku 2024 jest tu już ponad milion. No i Bangladesz 960 tysięcy. Także jeżeli chodzi o państwa europejskie, to są tutaj dwa. No są to Niemcy i Polska, no bo Rosji nie liczę z racji tego, że jakby nie patrzeć, jest to kraj, który no jeszcze jest w dużej mierze znajdujący się na kontynencie azjatyckim. Migracja milionerów w 2024 roku. Tutaj na pierwszym miejscu są Chiny. Aż ponad 15 tysięcy milionerów właśnie uciekło z tego państwa, co jest dość ciekawe. Drugie miejsce już jest w ogóle zaskakujące, bo Wielka Brytania i 9,5 tysiąca. Na trzecim miejscu Indie, no i tam jeszcze na pomniejszych Korea Południowa, Tajwan, Wietnam, Nigeria, Brazylia czy Południowa Afryka. Natomiast jeżeli chodzi o kraje, do których przyjeżdża ich najwięcej, czy też najwięcej migruje na stałe, to tutaj mamy do czynienia ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Ponad 6,5 tysiąca osób właśnie dołączyło do tego państwa, jeżeli chodzi właśnie o ten procent osób najbardziej bogatych. USA 3800, Kanada 3200, poza tym jeszcze Singapur, Australia oraz Japonia, czy w Europie Portugalia, Szwajcaria, Włochy, Grecja. Także zaskakująca jest ta migracja właśnie chociażby z Wielkiej Brytanii czy Chin, bo stoi ona na największym poziomie, no ale USA, Kanada również przyjmuje dużą ilość takich, jakby się śmiać, uchodźców, chociaż tacy uchodźcy pewnie im na rękę. No ale tutaj przede wszystkim Zjednoczone Emiraty Arabskie, co myślę, że już nie dziwi tak dużej liczby osób. Ja wszystkie mapy, które pojawiają się na tym kanale, z reguły biorę z Reddita, bo też występuje dużo pytań właśnie o to, skąd ja je biorę. Natomiast jeżeli chodzi o mapy, które tam się pojawiają, z reguły robią po 10 tysięcy upvotów, jeżeli są dobre. Ta, którą widzicie, zrobiła 60 tysięcy w niecały miesiąc, ale przede wszystkim chodzi tutaj o treść tej mapy, z którą ja się zgadzam w 100% i żałuję, że tego nie ma ograniczonego w Polsce. Jak dobrze wiecie, ja za ograniczeniami nie jestem, bo uważam, że każdy powinien decydować za siebie. Bliżej mi trochę do takiego, wiecie, wolnościowca w dobrym tego słowa znaczeniu, ale z tym moim zdaniem rząd powinien zacząć walczyć, bo po prostu niszczy młodych ludzi. Jeżeli chodzi o tą mapę, to tutaj są pokazane stany, w których od 1 lipca 2024 roku, czyli teraz, będzie zablokowany dostęp do stron plus 18. Tutaj bardzo ważne, że mówimy o zablokowaniu dostępu i po prostu wymaganiu większej weryfikacji niż po prostu wejście na stronę i kliknijcie, tak, mam 18 lat, czyli to coś, co może zrobić każdy, nie wiem, ośmiolatek. Także tutaj pokazuje skalę problemu, jaki jest do tej pory występował w Stanach. Tutaj jak widzicie mamy do czynienia z kilkoma stanami, ale naprawdę dużymi, jak chociażby Idaho, czy tutaj mamy, przepraszam, nie Idaho, tylko Texas, czy Montanę. Chociaż tak swoją drogą Idaho tutaj też jest zaznaczone.
Mamy tutaj dobry przykład ostatnio tego gościa z TikToka, który sobie idzie we wtorek na automaty po 10 zł i tak dalej. Gościu widać, że nie jest najbystrzejszym trybikiem w maszynie. Raczej jest to gość, który na spotkania męsy mógłby pójść tylko wtedy, kiedy stałby automat w środku. No ale dobra, bo to mniejsza z tym. Nie wiem, czy ten gość sobie zdaje sprawę, że zrobił większą reklamę hazardowi niż pewnie większość osób opłaconych ku temu. No i na TikToku dociera się do bardzo młodych ludzi, które nie są świadome tego, jak hazard bardzo może zniszczyć ci życie. I to mówię całkiem serio. No ale mniejsza z tym, tutaj wam chciałem pokazać mechanizm, jak to działa wśród młodych ludzi. Kraje europejskie, jak tutaj wygląda restrykcja, jeżeli chodzi właśnie o treści 18+. Praktycznie nie istnieje. Wszystkie te kraje Europy legal, legal, legal. Mamy tutaj kilka wyjątków jak Białoruś, Islandia, Litwa, Mołdawia, no ale właściwie we wszystkich krajach jest to w pełni legalne. Tutaj też warto pamiętać, że to są rzeczy nielegalne, ale nie zabronione, jak chociażby w Rosji, bo tutaj też inna para kaloszy. Watykan, tutaj Ukraina się także znajduje. Natomiast zwróćcie uwagę, no wszystkie kraje Unii Europejskiej to jest praktycznie legal, więc musimy się sami domyślać, z jak ogromnym problemem tutaj walczy młody człowiek, tak? Tym bardziej, że teraz no wszędzie są te treści, na Instagramie, na Twitterze to już w ogóle co chwila, aby nie wejdę, się pojawiają. Także według mnie jest to obecnie największy problem, spośród których młody człowiek sobie nie zdaje sprawy. I tak, ja wiem doskonale, że będzie to mega ciężko zrobić, bo tutaj już pojawiają się wpisy, jak obejść to prawo, już jakieś reklamy VPN-ów i tak dalej, także co nie zrobimy, i tak pewnie będzie to ciężkie z racji postępującego rozwoju świata, no zwyczajnie. Łatwiej jest teraz obejść wszelakie zasady, niż to pewnie było kiedyś, także będzie to pewnie im ciężko załatwić, no ale chociaż starają się coś zrobić, także myślę, że i tak jest to na plus. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, bo jestem niezmiernie ciekawy, jakie wy macie do tego podejście.